To rozwali budżet polski, masowe zasiłki dla wszystkich Polaków. To będzie praktycznie oferować rząd prawa sprawiedliwości. Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidze Też pytanie jest takie: jeżeli będą masowe zasiłki, to co się będzie działo w Polsce? Istna katastrofa, apokalipsa. Pytanie, czy to będzie dotyczyło tylko koronawirusa, omikronu, a może będą jakieś działania militarne. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie się przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Stowidzeckowskiego, gdzie Jasnowic mówi o tym, że rząd prawa sprawiedliwości wprowadzi masowe zasiłki dla Polaków ze względu na przystoje dla ludzi, którzy nie będą mieli, mieli praktycznie co robić, nie będą mieli pracy, jeśli chodzi o tutaj rynek pracy. No szokująca praktycznie wizja przepowiednia snowidza Jackowskiego. Ja zawsze mówię w ten sposób. No oczywiście możemy rozdawać pieniądze nawet po prostu z samochodu z się samochodu, w każdym mieście i tak dalej i rozdawać pieniądzom, pieniądze Polakom Zawsze mówię tylko, jeżeli nas na to stać, tak, jeżeli po prostu nas jako kraj na to stać. Natomiast jasnowidz Jackowski właśnie mówi o tym, że będą masowe zasiłki ze względu na przestoje, które będą mieć miejsce. No i pytanie takie, tak też jest takie, czym to będzie spowodowane, czy to jest kwestia koronawirusa, czy jest to kwestia omikronu, czy na przykład będą jakieś działania militarne, że Polska będzie, Polska będzie zagrożona na przykład wybuchem wojny, że jest ryzyko, że na przykład dojdzie do wybuchu wojny, Polska miałaby w jakiś sposób ucierpić. Znaczy tak, trzeba sobie powiedzieć, że no na przykład, jeżeli tutaj Ministerstwo Zdrowia, tak, tutaj minister Niedzielski mówi o tym, że piąta fala już praktycznie ma miejsce. Jasnowiec Jackowski mówi, że o tym, że dwie pandemie na siebie się nałożą. Jeżeli e, według ministerstwa, tak, takie, są takie są praktycznie tutaj no, nie statystyki, ale założenia, że może być nawet każdego dnia po kilkadziesiąt tysięcy osób zakażonych, czy po sto tysięcy osób zakażonych każdego dnia, no to rzeczywiście po prostu powoduje, że ta gospodarka będzie wyłączona. Tak, ja już to przedstawiam na jednym z filmików, bo zobaczmy sobie, 100 tysięcy osób każdego dnia, na przykład, będzie zakażonych koronawirusem czy omikronem, już pomijając, jakby służbę zdrowia, bo to już po prostu jest kompletna katastrofa, kompletna padaka. Natomiast e, zobaczmy sobie, że ile ludzi praktycznie będzie na kwarantannie, drugie tyle, tak? Czyli 100 czy 200 tysięcy. No to w przeciągu tygodnia to daje praktycznie liczbę ponad miliona ludzi tak 100 tysięcy osób każdego dnia zakażony drugie 100 tysięcy na kwarantannie bo mając z nimi kontakt to daje 200 tysięcy w przeciągu tygodnia mamy praktycznie półtorej miliona ludzi. No to ja powiem w ten sposób, a co na przykład z kierowcami komunikacji miejskiej, z motorniczymi, z maszynistami, co na przykład z ludźmi pracującymi w sklepach, w rejestracji, w przychodniach, tak, taksówkarzami. Może się okazać, że po prostu zabraknie, tak, pójdziemy do piekarni, a tam będzie karteczka, przykro mi, dzisiaj nie, piekarnia nieczynna, nie dlatego, że po prostu nie ma asortymentu, tylko nie ma kto sprzedawać, bo na przykład cała zmiana jest na kwarantannie to będzie katastrofa i będzie problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie, tak. Oczywiście, no, piekarnia nie ta, to można pójść do innej, tak, raczej człowiek tam z głodu nie umrze, jak ma pieniądze, tak, jak ma pieniądze. Natomiast, no, gorzej będzie na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał e, pójść do urzędu, na przykład zarejestrować samochód albo zarejestrować się do lekarza, tak, e, przychodnia będzie zamknięta, bo wszystkie rejestratorki albo będą mieć koronawirusa, albo będą na kwarantannie, no, istny armagedon. Natomiast, no na jest mówić, zasiłek dla Polaków ze względu na przestoje, bo teraz był zasiłek, jeśli chodzi o koronawirusa, to był taki ten zasiłek, jak on się nazywał, opiekuńczy, że jedna z rodziców, jak został w domu, nie poszedł do pracy, to państwo mu płaciło za ten czas, praktycznie, kiedy zostaje w domu z dzieckiem, natomiast tutaj będzie zasiłek nie tylko dla tych, co mają dzieci, tak, dla wszystkich praktycznie ludzi, którzy mają przestoje, czy jest na przykład jakaś fabryka i ona nie może funkcjonować, jest pozamykana, ludzie nie mają pensji, no wiadomo, potrzebują mi włożyć do garka zapłacić za rachunki i państwo by płaciło im w takiej sytuacji praktycznie pensję. No tylko pytanie jest też takie, no ktoś w tej fabryce może zarabiać 5-7 tysięcy, inny zarabia najniższą 2 tysiące, a przecież państwo nie będzie analizować każdego przypadku, tylko każdemu po prostu da porówno, tak? To tak samo jak mówiłem z dodatkiem osłonowym, co miał być praktycznie ekwiwalent za prąd i mm, podwyżkę prądu i gazu, tak? No obśmiałem to kompletnie, ale wypunktowałem to, gdzie praktycznie ten ekwiwalent, ten dodatek osłonowy wynosi 400 złotych na rok, na 12 miesięcy płatny dwa razy. W ciągu roku, w dwóch ratach, to płaci za prąd za gaz dwa razy w roku, płacimy co dwa miesiące albo co miesiąc i to by wychodziło praktycznie miesięcznie 30 zł, będą sprawdzać Twoje dochody przez chyba z dwóch lat. Trzeba tam 14 stron wydrukować, wypełnić, wysłać. Pewnie będzie trzeba potem coś donieść, aktualizować, tak, trzeba czekać na decyzję i musisz czekać po prostu, aż dostaniesz praktycznie w dwóch ratach 400 zł, tak, a praktycznie aż dostaniesz w dwóch ratach 400. Złotych. No, nie wiem, czy po prostu nawet podwyżka, jeśli chodzi o prąd, to ona wynosi e, tutaj tak e, zdecydowanie wyższa, czy na przykład za gaz, niż 30 złotych miesięcznie od państwa. No, a to też jest inna sprawa. No ale to jest chyba praktycznie inna sprawie, że tam jest kryterium dochodowe i w ogóle no to, że jest jakby inna sprawa. Czyli tutaj zasiłek praktycznie dla wszystkich Polaków, to mogłoby doprowadzić do tego, że to by rozwaliło praktycznie budżet państwa. No, bo wyobraźmy sobie, nie wiem, milion ludzi nagle dostaje praktycznie świadczenie ze skarbu państwa, nie, po 2000 tysiące złotych miesięcznie, tak? No to jest mnóstwo mnóstwo praktycznie tutaj pieniędzy, tak, nawet na razy kilka miesięcy, gdzie państwo jeszcze obniża podatki. No fajnie tak, tak natomiast to po prostu jest na krótki czas. To jest jakby jedna sprawa, druga sprawa potem i tak wróci praktycznie do tych stawek podatkowych. I druga sprawa, trzecia sprawa jest taka, że Jastanie Zjadkowski mówi, że dojdzie do upadku rządu prawa i sprawiedliwości, tak? Więc no, żeby nie była sytuacja, że rząd tutaj po prostu narobi takie wydatki finansowe, które będą zdecydowanie przekraczać budżet państwa czy możliwości finansowe państwa polskiego, tak? A więc zasiłek praktycznie dla Polaków ze względu na przestoje w pracy, którzy praktycznie nie będą mieć co robić, no ale nie w sensie takich tam po prostu dwóch łebków pod sklepem, co nie mają co robić i podpierają murek i piją piwko, tylko po prostu ze względu na przestoje, tak? No nie będą mogli po prostu funkcjonować. Kto wie, może będzie powrót do tego lockdownu. Zresztą Miasnowic Jackowski mówił, że będzie powrót do tych rygorystycznych przepisów, oboszczeń, jeśli chodzi o koronawirusa, jak z przepisów takich jak na początku było. I się, jak było na początku koronawirusa, tak. No więc tutaj szokująca praktycznie wizja przepowiednia, a jeszcze jasno mówi o tym, że południowy i w, południowy wschód będzie opustoszały, ta część Polski, tam będą znajdować się praktycznie bazy wojskowe, że pewna część pa, państwa polskiego, tam będą poligony, że Polska będzie podzielona na, na, podzielona na trzy strefy. No na pewno jest to nie, niewątpliwie przerażająca sprawa. Oczywiście są też takie filmiki na YouTubie, tak, sądy prowadzone uliczne, że niektórzy narzekają, że 500 plus to jest za mało, powinno być 1000 plus i tak dalej. Wiadomo, jak ktoś zarabia dziesiątki tysięcy, to i 500 będzie się śmiał z tego, dla biednego to jest dobre i to. Tak samo do dodatek osonowy, tak, no to zawsze po prostu jest jakiś pieniądz, tylko rząd nie mówi, że to jest rekompensata za podwyżki, tylko to jest jakaś jałmużna, tak, jakiś po prostu procentowy, bo nie wiem komu tylko po prostu prąd wzrósł, oczy do tej miesięcznie, tak, no to m, m, praktycznie zdecydowanie więcej te rachunki rosną, nawet jakby po prostu był, nie wiem, kawalerkę ktoś miał, był sam na tym mieszkaniu, to zdecydowanie ma wyższe rachunki za prąd miesięcznie, a tam było, tam był jeszcze ekwiwalent, dodatek osłonowy miał być ekwiwalent za podwyżki prądu, gazu, i inflację w gospodarce, to to już w ogóle po prostu, tak, nie będzie chociażby jednym ekwiwalentem za prąd, nie chociaż to po prostu pokryje, a gdzie dopiero jeszcze ekwiwalent za podwyżki w gospodarce, to to już w ogóle, jak chleb potrafi kosztować 6 czy 8 złotych za bochenek. No właśnie, nie, i tutaj szokująca praktycznie wizja przepowiednia Znowidza Jackowskiego, że w Polsce praktycznie będą te pieniądze, no wiadomo, jeżeli na przykład rząd będzie się chy chylił ku upadkowi, będą wiedzieć, że nie będą rządzić kolejne lata, no to zrobią sobie po prostu politykę, tak żeby zostali dobrze z, 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 zapamiętani, tak? Politykę rozdawnictwa, mnóstwo pieniędzy zdają 500 plus inne projekty. Potem wejdą po prostu w ławy opozycji i powiedzą: A widzicie, a jak my byliśmy przy władzy, jak byliśmy dobrze, mieście to, 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 a teraz opozycja wam tnie. Na przykład, czy tam partia inna rządząca będzie, tak? Teraz wam tną. I to. No to to jest wygodne po prostu bardzo wyjście, ale czy rzeczywiście jest odpowiedzialna, no to już jest inna sprawa, tak? Moim zdaniem na pewno powinna być jakakolwiek pomoc, tak? Natomiast pytanie jest, na jakie nasze możliwości, nasze po prostu realia, to wszystko powinno być obliczone, tak? Bo no to jest po prostu kompletny bałagan, to nie jest ład, tylko bezład jeżeli na przykład tam były sytuacje typu DPS, czy, czy po prostu jakiś ośrodek dla bezdomnych płacili za gaz 200 tysięcy rocznie, mają płacić milion złotych. Tak? Teraz się mówi, że niby wejdzie ustawa, która obejdzie, obejmie ich po prostu specjalnym traktowaniem. i chodzi o podwyżki tych po prostu dla klienta indywidualnego, one są zdecydowanie mniejsze. No ale przecież te wszystkie instytucje tak samo muszą funkcjonować. Tak typu na przykład, nie wiem, pizzeria płaci czynszu 2000, a z tego musi na przykład 5 czy 3000 tysiące płaci po prostu samego rachunku za gaz. Tak no to oni płacą 2000 czynszu, bo wynajmują jakiś mały lokal, a samego rachunku za gaz 3000. No to właśnie to jest problem tak. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.